Budapeszt w 2 dni. Dzień pierwszy zaczynamy w centrum miasta od skweru Małgorzaty, na którym znajduje się bogato zdobiona fontanna i diabelski młyn, zwany Budapeszt Eye. Przechodzimy do Bazyliki Świętego Stefana. Bazylika to bogato zdobiona świątynia o powierzchni 414 metrów i 96 metrów wysokości. Największa atrakcja, kaplica Świętej Prawicy, znajduje się po prawej stronie od wejścia. Znajduje się tu zmumifikowana dłoń Świętego Stefana, pierwszego króla Węgier i ich założyciela. Relikwia przechowywana jest w ozdobnym relikwiarzu. To skarb narodowy Węgier. Trudno obejrzeć całą bazylikę z zewnątrz z powodu ciasnej zabudowy, za to można podziwiać widoki na cały Budapeszt ze szczytu kopuły bazyliki. Warto więc kupić bilet łączony all-in-one i wjechać windą na górę. Bilety można kupić obok bazyliki przy ulicy Sent István Ter. Pod filmem jest link do strony z cennikiem biletów i godzinami otwarcia. Z bazyliki przez Skwer Wolności zmierzamy w kierunku parlamentu. Zjadamy po drodze bardzo dobry langosz, podobno najlepszy w Budapeszcie. Mijamy pomnik ofiar Holokaustu i docieramy do parlamentu, symbolu Budapesztu i całych Węgier. Z parlamentu brzegiem Dunaju zmierzamy na odrestaurowany XIX-wieczny most Małgorzaty, z którego podziwiać można widok na wyspę Małgorzaty. Zobaczyć tu można grającą fontannę, która co godzinę wygrywa inny repertuar. Wsiadamy do słynnego zabytkowego tramwaju numer 2, którym przejeżdżamy wzdłuż Dunaju do mostu łańcuchowego. Bilety można kupić w automatach BKK i aplikacji Budapeszt Go. Okazały most imienia Szeczeniego jest najwspanialszym i najstarszym mostem Budapesztu, strzeżonym przez kamienne lwy. Z mostu przechodzimy na wzgórze w Budzie do Baszty Rybackiej. Przy wejściu wita nas kościół Macieja z charakterystycznym kolorowym dachem, podobnym do dachu wiedeńskiej katedry Świętego Szczepana. Jest to jeden z najważniejszych kościołów Węgier, który kiedyś był świątynią koronacyjną. Bajkowa architektura Baszty Rybackiej stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Budapesztu. Hola z Baszty o swoją nazwę zawdzięcza rybakom, którzy bronili dawnych fortyfikacji. Z Baszty rozciąga się piękny widok na panoramę Pesztu. Podziwiać stąd można budynek parlamentu. Metrem pod Dunajem udajemy się znów pod budynek parlamentu. Budynek prezentuje się pięknie w ciągu dnia, ale jeszcze lepiej wieczorem, kiedy oświetlona strzelista budowla bije złotą łuną. W budynku jest przechowywana największa relikwia narodu węgierskiego – korona Świętego Stefana. Na tym kończymy dzień pierwszy. Dzień drugi zaczynamy od Placu Bohaterów. Na placu znajduje się kolumna zwieńczona postacią Archanioła Gabriela trzymającego koronę węgierską, a poniżej posągi konnych wodzów madziarskich oraz grób nieznanego żołnierza. Dalej widzimy kolumnadę z posągami bohaterów narodowych. Za kolumnadą znajduje się lasek miejski, w którym na wyspie Szeczeniego podziwiać można zamek Wajdahuniad z 1896 roku. Miał on być kopią zamku Wajdahuniad z Rumunii. Budynki tutaj reprezentują różne okresy i style węgierskiej architektury. Na dziedzińcu znajduje się kaplica Jaka. Tutaj możemy przysiąść na ławce obok statuły niegdysiejszego ministra rolnictwa Ignaca Daranego. Idziemy do stacji metra obok Term Szeczenej Fjordy i kupujemy bilet 24-godzinny na komunikację miejską w automacie BKK. Wsiadamy do najstarszego metra w kontynentalnej Europie z 1897 roku. Wysiadamy przed Operą Narodową. Opera to ogromny gmach, na którego gzymsie stoi między innymi posąg Stanisława Moniuszki. Olśniewające neorenesansowe wnętrze opery bogato zdobione jest niezliczoną ilością rzeźb, żyrandoli i fresków. Z opery spacerujemy reprezentacyjną ulicą Pesztu, Andreaszy Utka i udajemy się do największej i najstarszej hali targowej w Peszcie, Waszar Czarnok z 1897 roku. Gmach o stalowej konstrukcji składa się z trzech poziomów i można tu zrobić prawdziwe węgierskie zakupy, podobno najtaniej w Budapeszcie. Do tego można się targować. Na poziomie minus pierwszym kupić można kiszonki, pamiątki oraz zrobić zakupy w sklepie Aldi. Na poziomie zero przeróżne rodzaje papryk, wędzoną, suszoną, słodką, ostrą i bardziej ostrą, owoce, warzywa, słodkości, przetwory, tradycyjne węgierskie salami, sery i wino. Poziom drugi to masa pamiątek i kilka lokali z węgierskim fast foodem. Hala w soboty czynna jest do 15, w tygodniu dłużej. Idziemy na Most Wolności prowadzący nas do Budy.
Most Wolności odznacza się ażurową konstrukcją w kolorze zielonym pięknie kontrastującym z żółtymi tramwajami. Mijamy budynek tureckich łaźni termalnych Gelerta z 1918 roku. Obok jest kościół zbudowany w naturalnej grocie w górze Gelerta. Znajduje się w nim kaplica z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zwiedzać możemy z polskim przewodnikiem. Przechodzimy na górę Gelerta, na której podziwiać można pomnik wyzwolenia, nazywany Statuą Wolności. Z góry Gelerta można zobaczyć pełną panoramę Budapesztu. Tramwajem przejeżdżamy dalej, podziwiając majestatyczny budynek parlamentu po drugiej stronie Dunaju. Wyjeżdżamy na wzgórze zamkowe słynną kolejką Siklu z 1870 roku, drugą najstarszą w Europie, z której podziwiać możemy widoki na drugą stronę Budapesztu. Na wzgórzu zobaczyć można pałac Szandora, czy siedzibę prezydenta. Co godzinę odbywa się tutaj zmiana warty. Naprzeciwko znajduje się barokowy kompleks pałacowy Budawarii Palota z XVIII wieku. Wejście na teren kompleksu jest darmowe. Kończymy dzień w centrum miasta na tętniącym życiem skwerze Elżbiety, na którym znajduje się słynne diabelskie koło Budapest Eye. Plan zwiedzania znajduje się w linku w opisie filmu. Tam też znajdują się linki do różnych stron, do strony komunikacji miejskiej Budapesztu i innych stron z cennikami wejść.